świecie przedstawionym w serii GTA mamy wiele biznesów, do których udać się najzwyczajniej warto. W mieście, jakim jest słynne słoneczne Vice City, kwitnie działalność gospodarcza. Dzieje się tak głównie ze względu na kokainę, która tonami napływa z południa. Wszak za tym narkotykiem pojawiają się pieniądze, m.in. w rękach tutejszej ludności, która w szybkim tempie bogaci się. To samo napędzające się domino powoduje ulepszenie infrastruktury miasta, która z kolei ściąga zamożnych turystów, przez to chociażby rośnie popyt na coraz to inne usługi. Jest to bardzo istotne właśnie z punktu widzenia dzisiejszego odcinka, ponieważ wspomniane usługi, jak można się spodziewać, wyrastają z ziemi jak grzyby po deszczu. Dzięki temu my jako gracze przemierzający metropolię możemy zwiedzić naprawdę wiele intrygujących miejsc, za którymi idzie interesująca geneza, jak i wiele ciekawostek. Zatem przygotujcie sobie coś do picia, jedzenia, co kto woli, rozsiądźcie się wygodnie i wspólnie zacznijmy krótką podróż po lokalnych biznesach, o których koniecznie każdy z nas co nieco powinien wiedzieć. Pierwszym biznesem, który może być mniej znany graczom, jest sieć restauracji typu fast food o nazwie Beef Bandits, którą możemy znaleźć w centrum handlowym w Vice Point. W restauracji mamy możliwość kupienia przypuszczalnie hotdoga bądź hamburgera, który odnowi nam życie. Zaznaczam, że chodzi o to w grze, w razie gdyby były jakiekolwiek wątpliwości. Z restauracją związany jest pewien skandal, o którym można się dowiedzieć ze strony internetowej Kenta Paula. Mianowicie w 1984 roku restauracja Beef Bandits używała zbyt wielu chemikaliów i nie wkładała prawdziwej wołowiny do swoich hamburgerów. Ta informacja stała się tematem wielkich kontrowersji. Niewykluczone, że sieć mogła stracić dużą część klientów oraz popyt w tamtym czasie. Co ciekawe, Kent Paul na swojej stronie mówi o restauracji Beef Shot zamiast Beef Bandits, co mówi nam o tym, że przypuszczalnie właśnie tak miała się wcześniej nazywać restauracja Beef Bandits w wersji beta gry. No a teraz czas odwiedzić pewien lokalny sklep odzieżowy, Complete The Look, którego niestety nie znajdziemy na mapie gry. Nie wiemy zatem, gdzie dokładnie się znajduje, ale za to wiemy dość sporo o tym, co nam sklep może zaoferować. W obiekcie można zakupić m.in. włoskie mokasyny bez skarpet, dekonstruowany lniany garnitur, mięsistą koszulę bez rękawów, naszyjnik z pentagramem, piórkową farbę do włosów, a nawet azjatycką piżamę. Całą listę możecie zobaczyć na przedstawionym screenie. Ewidentnie można wnioskować, że sklep miał pojawić się w grze, ale ostatecznie zrezygnowano z tej koncepcji. Complete the look with a personalized chest wig at Vice City's one-stop shop for people who know what the ladies want. Wow, you look manly. Complete the look. Skoro jesteśmy w konwencji biznesów, które najprawdopodobniej miały się pojawić w grze, kolejnym takim jest sieć kawiarni serwujących pączki Rusty Brown's Ring Donuts. Zarówno z reklamy tego sklepu, jak i raportów z policyjnego radia wiemy, że sklep miał się znajdować w dzielnicy Downtown, ale niestety nie wiemy, jak miał wyglądać. Patrząc na czas akcji gry GTA Vice City i GTA San Andreas, to 6 lat później względem słonecznego Vice City, Rusty Brown's Ring Donuts mogliśmy zobaczyć w Los Santos, a nawet odbierać stamtąd zlecenia od policjantów z Crashu. How do you like to enjoy a Rusty Brown's Ring Donut? I like to lick lovingly around the outside and then thrust my tongue in the middle. I like to munch it vigorously. I just love the batter all over my face. Następnym dość niepozornym biznesem jest Vice Truck Betting, który jest zakładem bukmacherskim zlokalizowanym w Vice Point. To, co jest naprawdę ciekawe odnośnie tego zakładu, to fakt, że graczom udało się odnaleźć tam wiele plików graficznych, takich jak wygląd automatu do obstawiania, tablice czy szata graficzna pomieszczenia, które można znaleźć w zakładach bukmacherskich w GTA San Andreas. To nasuwa pewne przypuszczenia, że twórcy mogli mieć już w planach wprowadzenie możliwości obstawiania zakładów w tej grze, ale niestety koniec końców porzucono tę koncepcję. Innym całkiem ciekawym przedsiębiorstwem jest salon samochodowy BJ's Used Autos w Little Havanie, który miał istnieć aż do lata 1986 roku, kiedy to został zamieniony na Sunshine Autos, czyli jeden z możliwych do kupienia przez gracza asetów w GTA Vice City. Reklamę tego biznesu można znaleźć zarówno w radiu, jak również w samej grze. Właścicielem tego przybytku jest BJ Smith, czyli była gwiazda futbolu amerykańskiego. Z reklamy tego miejsca dowiemy się m.in., że każdy samochód jest świeżo pomalowany oraz że codziennie pojawiają się tam nowe modele aut, zwykle około 2 w nocy. Co więcej, według źródeł Vice City Bureau of Investigation z kartoteki BJ'a Smitha można się domyślić, że były tu sprzedawane kradzione samochody. Natomiast z usuniętego kontentu, który zostanie bliżej omówiony w innym materiale, wiemy o tym, że salon został sprzedany z powodu rosnących długów zaciągniętych na jego inwestycje przez samego właściciela. Hi, I'm
I'm BJ Smith, painting for the Vice City Mamas and proud proprietor of BJ's Used Autos. Cars from all over America come to find a new home in Florida. Just like you. To, czego nie mogło zabraknąć w dzisiejszym zestawieniu, to sklep mięsny Carnicero Romero w Little Haiti. Sklep sprzedaje drób, wołowinę i wieprzowinę, a także szczątki ludzkie, w tym mózg, rękę i narządy, co może sugerować, że pracują tam kanibale. Istotne tutaj, aby wspomnieć także, że w edycji gry na PS2 za szybą znajduje się plakat pewnego mężczyzny o imieniu Hilary Breeze, czyli pewnej persony z brytyjskiego serialu komediowego o nazwie Liga Dżentelmenów, który pierwszą emisję miał w końcówce lat 90. XX wieku. Również całkiem nieźle znanym biznesem jest zakład pogrzebowy Funeraria Romero, który znajduje się tuż za rogiem od sklepu mięsnego w tej samej dzielnicy. Można tam zakupić trumnę w cenie 500, 2000 oraz 4000 dolarów, a oprócz tego mamy sporo fajnych odwołań do Rockstara. Jedno z wyświetlanych w oknie zdjęć to ujęcie aktora Bela Lugosi wcielającego się w tytułową rolę w oryginalnym filmie Drakuli z 1931 roku. Oprócz tego druga część nazwy przedsiębiorstwa, czyli Romero, może nawiązywać do popularnego reżysera horrorów George'a Romero, który nakręcił kojarzony chyba przez wszystkich film pod tytułem Noc żywych trupów. Nazwa Romero może także odwoływać do znanego amerykańskiego projektanta gier komputerowych Johna Romero, który w swoim portfolio może pochwalić się takimi grami jak Wolfenstein 3D, Doom czy Quake. Kolejnym biznesem, którego nie możemy znaleźć w grze, ale którego warto poznać, jest Medallion Man, czyli sklep z medalionami, reklamowany przez Fernando Martineza, prowadzącego stację Emotion 98.3. Można tam zakupić chociażby medalion wielkości kołpaka, czy rzekomo śpiewające medaliony. That is why I have teamed up with Medallion Man, the shop for medallion needs. Medallion Man caters to all levels of masculinity, for the strong silent type, a medallion the size of a hubcap. Will say everything that needs to be said. Even singing medallions for the Casanova, who knows music is the food of love. Dalej zajrzymy do sklepu Howlin' Pity's Biker Emporium, który zlokalizowany jest w downtown. Biznes ten rozpoczął działalność w 1968 roku. Warto dodać, że w wersji beta, przypuszczalnie po wykonaniu ostatniej misji dla zespołu Lofist, gracz mógł mieć dostęp do specjalnego stroju motocyklisty. Poza tym, także w becie pojawia się nieużyty w finałowej wersji dialog na temat tego biznesu, który można zauważyć podczas misji numer 1 dla Kena Rosenberga pod tytułem Impreza. Wow, I like really dig your motorcycle. Yeah, babe, just picked it up from Helen Pete's. Na następny biznes napotkamy w praktycznie każdej części GTA z uniwersum 3D i HD, w tym również w Vice City, a jest to doskonale znana sieć sklepów z bronią palną pod nazwą Emunation. Mamy tam możliwość dozbrojenia naszego protagonisty za odpowiednią kwotę. Zakres w sklepach tej marki obejmuje m.in. różnego rodzaju pistolety, karabiny maszynowe, strzelby, ale także kamizelki kuloodporne. Jeżeli chodzi o historię, to Emunation rozpoczęło działalność gospodarczą w 1978 roku. Podczas wydarzeń w grze dziejących się w 1986 roku, Emunation posiada trzy funkcjonujące w Vice City oddziały. Mianowicie w Ocean Beach, w Downtown oraz w Vice Point, a dokładniej w centrum handlowym. Emunation, będące pionierem w dostępności broni palnych dla zwykłych i niezwykłych obywateli, ma również własną reklamę, którą możemy usłyszeć w radiostacjach. W reklamie m.in. dowiemy się o zniżkach, czy o tym, że sieć wyprodukowała film dokumentalny o nazwie Red Dawn. Warto wspomnieć o tym, że w jednej z misji dla Mistera Blacka pod nazwą Draka z teczką, protagonista ma za zadanie dostarczyć pewną teczkę właśnie do jednego z oddziałów sieci Emunation. To sprawia, że może się wydawać, że Mister Black mógł mieć powiązania z tym biznesem i niewykluczone, że mógł tam zaopatrywać swoich płatnych zabójców. No i na koniec nie można było nie wspomnieć o doskonale znanej wszystkim graczom sieci warsztatów lakierniczych Pay & Spray. Warsztaty oferują namalowanie pojazdów, naprawę, a także ekskluzywnie pozbycie się poziomu poszukiwań przez policję. Sieć ta rozpoczęła działalność w 1974 roku, a od lata 1986 roku posiada aż 4 oddziały, po jednym położonym w dzielnicach Ocean Beach, Vice Point, Little Haiti oraz Viceport. Na warsztatach Pay & Spray zakończymy dzisiejszy odcinek. Wraz z Marcinem mamy nadzieję, że dowiedzieliście się wielu ciekawych rzeczy oraz że niebawem wpadniecie po kolejną porcję wiedzy z zakresu Grand Theft Auto. Pamiętajcie proszę o ocenie filmu, jeżeli macie chwilę, a tymczasem dziękujemy Wam za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!